10. Willa Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski, znany polityk i były minister spraw zagranicznych Polski, jest właścicielem zabytkowego dworku w Chobielinie, położonym w województwie kujawsko-pomorskim. Posiadłość, która kiedyś była własnością Józefa Hulewicza, a później rodziny Falkenbergów, ma bogatą historię sięgającą XVIII wieku. W 1919 roku majątek nabył Julian Rejsowski, który był jego właścicielem aż do lat 40. ubiegłego wieku. Następnie Chobielin został znacjonalizowany i stał się częścią państwowego gospodarstwa rolnego. Niestety piękny dworek zaczął podupadać. W 1988 roku zniszczoną posiadłość kupił Radosław Sikorski za kilka tysięcy złotych. Dzięki staraniom Sikorskiego i jego żony dworek odzyskał swój dawny blask. W 2010 roku Sikorski wycenił Chobielin na 4 miliony. Posiadłość Sikorskiego nie jest tylko miejscem zamieszkania, to także miejsce, gdzie polityk spędza wolne chwile grając na kościelnych organach składających się z 460 piszczałek. Teren Chobielina obejmuje leśniczówkę, zagrodę dla Danieli, ogród i staw. Sikorski z dumą oprowadza po swoich włościach licznych gości, w tym ważne postacie polityczne, takie jak minister spraw zagranicznych Niemiec. Ciekawostką jest fakt, że Radosław Sikorski złożył wniosek o utworzenie nowej wsi o nazwie Dwór Chobielin. Jak tłumaczy resort spraw zagranicznych, wniosek został złożony ze względu na dobro zagranicznych gości ministra, którzy często błądzili po okolicy podczas wizyt w jego posiadłości. Wniosek uzyskał pełne poparcie lokalnych władz, a burmistrz Szubina wszczął odpowiednie procedury administracyjne. 9. Dom Szumowskich na Suwalszczyźnie. W sercu Suwalszczyzny, w malowniczej miejscowości Wodziłki, wyrasta imponująca rezydencja należąca do rodziny byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Otoczona rozległym ogrodem i starymi drzewami, willa stanowi prawdziwą perełkę architektoniczną regionu. Wodziłki, położone w gminie Jeleniewo, to wieś otoczona pięknem Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam Łukasz Szumowski postanowił wybudować swoją drewnianą rezydencję. Dom, który jest prawdziwą willą, wyróżnia się w krajobrazie wsi, będąc jednym z najbardziej okazałych budynków w okolicy. Jego drewniana konstrukcja harmonijnie wpisuje się w otaczającą przyrodę. Mimo piękna posiadłości, dom Szumowskich stał się przedmiotem kontrowersji. Media podjęły temat majątku Łukasza Szumowskiego, zwracając uwagę na fakt, że przed wejściem do rządu przepisał on dom w Wodziłkach na żonę Annę. W oświadczeniu majątkowym ministra brak informacji o tej nieruchomości, co wzbudziło wiele spekulacji. Mimo medialnych kontrowersji, Łukasz Szumowski cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców miejscowości. Dzięki inwestycji w budowę rezydencji dał pracę wielu lokalnym specjalistom, od majstrów po stolarzy. Wioska stoi murem za Szumowskim, doceniając nie tylko jego wkład w rozwój miejscowości, ale także osobiste zaangażowanie w życie społeczności. 8. Willa Aleksandra Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski w latach 1995-2005, znany jest nie tylko z politycznych osiągnięć, ale również z luksusowej posiadłości na Mazurach. Jego rezydencja, położona nad jeziorem Samin, jest prawdziwym klejnotem architektury i designu. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że posiadłość Kwaśniewskich rozciąga się aż na 20 hektarach ziemi w okolicach Ostrudy, nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Otoczona lasami, oferuje ciszę, spokój i czyste powietrze, zachęcając do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sam dom prezentuje się w stylu rustykalnym, nawiązując do tradycyjnych mazurskich chat. Drewniane belki, ganek i dodatkowe budynki dla gości dopełniają całości. Ogrody wokół domu są starannie pielęgnowane, pełne kolorowych kwiatów i rabat. Jednym z największych atutów posiadłości jest bliskość jeziora. Latem Kwaśniewscy korzystają z uroków wodnych atrakcji, pływając łódką po jeziorze. Całość sprawia wrażenie idealnego miejsca na wakacje pośród pięknej przyrody. W kontekście luksusu i komfortu, jaki oferuje willa Kwaśniewskich, można śmiało stwierdzić, że jest to posiadłość godna króla. Porównując standard życia innych światowych liderów, trudno znaleźć równie imponujące miejsce jak to, które wybrali dla siebie Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy. 7. Dom Janusza Palikota w Lublinie. Janusz Palikot, kontrowersyjny i charyzmatyczny polityk, znany jest nie tylko z działalności w polskim Sejmie, ale także z wyjątkowych miejsc, w których mieszka. Jego domy rozsiane po całej Polsce stanowią fascynujący przekrój przez różne style i epoki. W samym sercu Lublina, w jednym z najbardziej oryginalnych domów w Polsce, Palikot spędza wiele dni. Ten nietypowy dom, często nazywany domem z betonu, wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym wnętrzem. Duża ilość przestrzeni i światła sprawia, że jest to idealne miejsce do pracy i wypoczynku. Z dala od miejskiego zgiełku w malowniczych dzierwanach na Suwalszczyźnie Palikot stworzył prawdziwą oazę spokoju.
Zakochał się w tym miejscu prawie 20 lat temu, kiedy odwiedził je po sugestii Kory. Otoczony pięknym krajobrazem pagórków i jezior, dom jest idealnym miejscem na odpoczynek. Jak sam Palikot wspomina, to miejsce pozwala na spokojne myślenie i oddychanie mroźnym powietrzem z dala od miasta. Choć domy w Lublinie i Dzierwanach są najbardziej znane, Palikot posiada jeszcze jedno miejsce w centrum Warszawy. Każdy z tych domów ma swoją historię i charakter, odzwierciedlając różnorodność i bogactwo doświadczeń ich właściciela. W kontekście luksusu i komfortu, jakie oferują domy Palikota, można śmiało stwierdzić, że są one godne uwagi. Są one dowodem na to, że polityk potrafi połączyć życie polityczne z prywatnym, tworząc miejsca pełne ciepła i historii. 6. Dom Jarosława Kaczyńskiego. Dom Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, znajduje się na warszawskim Żoliborzu. Jego wartość według oświadczenia majątkowego wynosi około 1,5 miliona złotych. Posiadłość prezesa to dwupiętrowy budynek o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, otoczony drzewami i innymi budynkami. Wnętrze domu opisano jako skromne, z klasyczną meblościanką, starym fotelem i regałami pełnymi książek i gazet. Pokój prezesa znajduje się na parterze, a na górze mieszkała jego matka. Obecnie w domu mieszka także kot lub koty. W przeszłości pod domem Kaczyńskiego odbywały się protesty, m.in. w 2017 roku w związku ze zmianami w sądownictwie. Protestujący skandowali różne hasła, a jedynym obserwatorem w oknie domu był wspomniany wcześniej kot. Dom Jarosława Kaczyńskiego, położony na warszawskim Żoliborzu, przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych adresów w Polsce. Choć z zewnątrz może wydawać się niepozorny, kryje w sobie wiele historii i tajemnic. Wizualnie nie wyróżnia się na tle sąsiednich nieruchomości, co może być świadomym wyborem Kaczyńskiego, dbającego o swoją prywatność. Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla tak ważnej postaci politycznej jak Jarosław Kaczyński, dlatego teren wokół jest nieustannie monitorowany przez dziesiątki policjantów opłacanych z podatków obywateli. Co ciekawe, spółka należąca do polityka sąsiednią nieruchomość nabyła, co dodatkowo zwiększa prywatność i bezpieczeństwo prezesa. Dom Jarosława Kaczyńskiego to nie tylko miejsce zamieszkania, ale także symbol jego pozycji w polskiej polityce. Ochrona i środki bezpieczeństwa świadczą o tym, jak ważne dla niego jest zachowanie prywatności i izolacji od zewnętrznego świata. 5. Willa Janusza Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke, kontrowersyjny polityk, nie jest tylko postacią dobrze znaną w polskim krajobrazie politycznym, ale również jest właścicielem imponującego majątku. Jego posiadłość w Benkówce, zwana Willą Benkówka, to zabytkowy obiekt z początku XX wieku, który kryje w sobie wiele historii. Willa Benkówka, położona w malowniczej miejscowości o tej samej nazwie w gminie Czarna Białostocka, została zbudowana w 1910 roku przez rodzinę Benków. W 1991 roku, po wielu latach zmieniających się właścicieli, została zakupiona przez Janusza Korwin-Mikke. Wnętrza rezydencji zdobią cenne obrazy, meble oraz książki. W jednym z pokoi dumnie wisi portret samego Korwin-Mikke, świadczący o jego przywiązaniu do tego miejsca. Otaczający willę rozległy ogród pełen jest różnorodnych gatunków drzew i krzewów, a wśród nich ukryta jest malownicza altana i staw. Jednak to nie tylko sama willa, ale również majątek Korwin-Mikke stał się przedmiotem dyskusji w sieci. Po opublikowaniu oświadczenia majątkowego, w którym Korwin-Mikke przyznał się do posiadania 7 działek o łącznej wartości 8,5 miliona złotych, internet obiegły informacje o zaniżeniu tej kwoty. Jeden z internautów zarzucił politykowi, że wartość jego nieruchomości została zaniżona co najmniej 3-krotnie. Korwin-Mikke, nie tracąc ducha, odpowiedział na te zarzuty w swoim stylu, proponując sprzedaż wszystkich swoich działek za 7 milionów. Korwin-Mikke nie kryje się ze swoim majątkiem. W odpowiedzi na zarzuty w sieci stwierdził: dlaczego miałbym zaniżać wartość swojego majątku? Ja się majątku nie wstydzę i raczej staram się go zawyżać. Jego postawa w tej sprawie pokazuje, że jest dumny z tego, co osiągnął i nie boi się krytyki. 4. Dom Pawła Kukiza. Paweł Kukiz, znany polityk i muzyk, może pochwalić się imponującą posiadłością. Jego dom, położony w spokojnej miejscowości Łosiów w województwie opolskim, ma powierzchnię aż 450 metrów kwadratowych. To nie tylko przestronny budynek, ale również spora działka o powierzchni 0,6 hektara. Sam dom Kukiza warty jest około 1,5 miliona złotych. W ogrodzie przy domu znajduje się miejsce dla roślin, pasieki oraz otwarty basen. Polityk dba o swój ogród, co można zaobserwować na zdjęciach, które publikuje na swoim profilu na Facebooku. Bezpieczeństwo posiadłości zapewniają dwa duże owczarki niemieckie. Mimo że Kukiz rzadko dzieli się zdjęciami wnętrza swojego domu, jego córka Pola często publikuje zdjęcia z luksusowej willi. Wnętrza domu zdobią marmur, drewno oraz liczne pamiątki, zdjęcia i płyty.
Mieszkańcy Łosiowa traktują Kukiza jak każdego innego sąsiada. Jak mówi jedna z sąsiadek, jak przyjeżdża, to podejdzie do mnie i zapyta, co słychać. Często rozmawiamy o tym, co dzieje się w Polsce. Oprócz domu w Łosiowie Kukiz posiada także 36-metrowe mieszkanie warte około 350 tysięcy. 3. Willa Romana Giertycha. Roman Giertych to postać, która od lat jest obecna na polskiej scenie politycznej. Urodzony w 1971 roku w Szczecinie, jest prawnikiem i politykiem, a także byłym wicepremierem oraz ministrem edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jego kariera polityczna zaczęła się od młodzieżówki Młodzież Wszechpolska, której był przewodniczącym. W latach 2001-2007 był przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin, partii o profilu narodowo-katolickim. Jako minister edukacji narodowej wprowadził wiele kontrowersyjnych zmian, które budziły duże emocje w społeczeństwie. Obecnie znany adwokat jest majętnym człowiekiem, ma luksusową rezydencję pod Warszawą, kancelarię w centrum stolicy. Do tego dochodzi posiadłość we Włoszech niedaleko Rzymu. Dokładne zarobki mecenasa nie są znane, bo obejmuje je tajemnica zawodowa. Wiadomo jednak, że adwokat mieszka z rodziną wartej około 4 miliony złotych, mającej 800 metrów kwadratowych rezydencji pod Warszawą, w której znajduje się m.in. kryty basen i sala bilardowa. Giertych lubi luksusowe samochody, jeszcze niedawno jeździł Audi wartym około 400 tysięcy złotych. Jak możemy wyczytać w internecie, adwokat, a raczej jego żona, ma luksusową posiadłość położoną 40 km od Rzymu w miejscowości Valletri we Włoszech. Według publicznie dostępnej dokumentacji dotyczącej działki, we wszystkich dokumentach zamiast niego występuje właśnie żona. Roman Giertych prowadzi też znaną kancelarię adwokacką. Według danych sprzed kilku lat jeden rok wystarczył, by zarobiła ponad 3 miliony złotych. A znajduje się ona przy ulicy Nowy Świat, jednym z najdroższych warszawskich adresów. 2. Willa generała Jaruzelskiego. Willa, w której przez wiele lat mieszkał generał Wojciech Jaruzelski, stanowi ważny punkt na mapie warszawskiej dzielnicy Wilanów. Ten przedwojenny budynek o eleganckiej architekturze kryje w sobie wiele tajemnic i opowieści z przeszłości. Wybudowana kilkadziesiąt lat temu, pierwotnie należała do spółdzielni mieszkaniowej oficerów lotników. W latach 40. ubiegłego wieku służyła jako schronienie dla oddziałów Armii Krajowej. Następnie w kontrowersyjnych okolicznościach trafiła w ręce rodziny Jaruzelskich. Wnętrza willi to prawdziwa perła architektoniczna. Zachowane są oryginalne elementy, takie jak kryształowe żyrandole, marmurowe kominki czy drewniane boazerie, świadczące o luksusie i elegancji dawnych lat. Wśród nich można znaleźć liczne pamiątki i przedmioty związane z życiem generała, które stanowią cenne świadectwo jego prywatnego życia i kariery. Choć Jaruzelski z wiadomych powodów nie mieszka już w tej rezydencji, jej ściany wciąż przypominają o ważnych momentach w historii Polski. Dziś dom przyciąga turystów i miłośników historii, którzy chcą przyjrzeć się bliżej życiu i czasom generała Wojciecha Jaruzelskiego. 1. Nieruchomości Daniela Obajtka. Daniel Obajtek, obecny prezes PKN Orlen, jest postacią, która w ostatnich latach znacząco zyskała na znaczeniu w polskim krajobrazie biznesowym i politycznym. Jego kariera rozwijała się w zawrotnym tempie, a decyzje i działania podejmowane na stanowisku prezesa jednej z największych polskich spółek skupiają na nim uwagę mediów i opinii publicznej. Jednak kariera Daniela Obajtka nie jest pozbawiona kontrowersji. Jego majątek i nieruchomości stały się przedmiotem zainteresowania mediów. Pojawiły się pytania o źródło finansowania niektórych z jego inwestycji oraz o ewentualne nieścisłości w oświadczeniach majątkowych. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, jest postacią, której majątek i nieruchomości budzą wiele kontrowersji w polskiej przestrzeni publicznej. Według informacji podawanych przez różne źródła, Obajtek posiada liczne nieruchomości rozsiane po całej Polsce. Jednym z najbardziej znanych miejsc związanych z Obajtkiem jest willa w Sasinie, która według doniesień prasowych jest jednym z wielu aktywów nieruchomościowych prezesa. Oprócz tego w Kopalinie znajdują się domki, które również są przypisywane Obajtkowi. Jeden z największych portali biznesowych w Polsce podaje, że prezes PKN Orlen ma w swoim posiadaniu aż 39 nieruchomości. Możemy znaleźć w internecie informacje o pałacyku wartym 5 milionów złotych, który powstał na działce brata Daniela Obajtka. Chociaż nieruchomość formalnie należy do brata prezesa, wiele wskazuje na to, że jest ona ściśle związana z Danielem Obajtkiem. Wielkość majątku i liczba nieruchomości w posiadaniu prezesa PKN Orlen budzi wiele pytań i spekulacji. Część opinii publicznej zastanawia się, skąd tak ogromny majątek u osoby pełniącej funkcję publiczną. Kontrowersje wokół nieruchomości Daniela Obajtka są przedmiotem licznych dyskusji i analiz, a sama sprawa stała się jednym z ważniejszych tematów debaty publicznej w Polsce.
Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci odcinek, nie zapomnij zostawić kciuka do góry i zasubskrybować naszego kanału. Po więcej informacji i ciekawostek możesz odwiedzić nas również na Instagramie, TikToku i na Facebooku, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.